Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie test nowości. Ja mam tutaj dwie takie próbki najnowszego kremu BB z firmy Mia. Pewnie kojarzycie firmę Mia, jest to polska firma opierająca się na naturalnych składach. Ma parę fajnych kosmetyków. No i teraz właśnie wypuściła ten krem BB. Mia zrobiła taką akcję, że 1000 osób mogło zamówić sobie próbki za darmo z jej strony internetowej. Próbki są za darmo, ale przesyłka kosztowała 12 zł, czy coś koło tego. Ale ja postanowiłam skorzystać i spróbować. Mam tutaj dwa kolory, w ogóle dostępne są tylko dwa kolory. Pełna nazwa tego kremu to jest My BB Cream Light BB Cream. I jeden jest do jasnej cery, a drugi jest do średniej cery. To jest Fair Medium. I krem zawiera filtr SPF 30. Standardowo na początku przeczytam Wam, co producent mówi o tym swoim dziele. Wejdę tutaj na stronę Mia. Jest to lekki, wielofunkcyjny krem koloryzujący, wzbogacony w naturalne składniki aktywne. Działa ekspresowo i wszechstronnie na wiele sposobów, jako lekki podkład, krem pielęgnacyjny i ochrona przed słońcem. Jeśli chodzi o wykończenie, to daje naturalnie delikatne, kryjące wykończenie. Dopasowuje się do odcienia skóry. I ma wyrównywać koloryt, ujednolicać, nadawać skórze zdrowy odcień, delikatnie matować skórę, zmniejszać widoczność porów, przebarwień, niedoskonałości, cieni pod oczami, czyli można go nakładać także pod oczy, pozostawia skórę promienną i pełną blasku, nawilża, upiększa, wygładza i chroni przed promieniami UVA i UVB i są tutaj filtry nieprzenikające. Zawiera pigmenty mineralne, olej z nasion pomidora, ekstrakt z rozmarynu, olejek ze słodkich migdałów, kwas hialuronowy. Zawiera 94% składników pochodzenia naturalnego, bez zbędnych dodatków, czyli bez silikonów, parafiny, pegów, olejów mineralnych, parabenów. I przebadany dermatologicznie, wegański, nietestowany na zwierzętach. Cena tego kremu to jest 44,99. I zaraz zobaczymy jeszcze, jak mam go nakładać. Nałóż niewielką ilość i delikatnie wmasuj w skórę w twarzy. Możesz to zrobić palcami, pędzlem lub gąbką, tak jak lubisz. Stosuj zamiast podkładu bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy lub na krem serum, jeśli Twoja skóra potrzebuje więcej nawilżenia. Dla mocniejszego efektu krycia nałóż dwie warstwy. Lekka kremowa formuła szybko i dobrze się rozprowadza, nie pozostawia smug, nie roluje się, nie klei. Wyrównuje koloryt skóry, daje naturalne wykończenie. Jeśli chodzi o opakowanie kremu, to jest ono po prostu w tubce. Jest to zwykła taka tubka, ale w takim uroczym, jasno-blato-różowym kolorze. No zobaczymy. Ja Wam pokażę oczywiście dwa kolory, żebyście wiedziały, jak to wygląda. Nie wiem, chyba spróbuję na jedną część twarzy nałożyć ten krem palcami, chociaż tego nie lubię, ale nie chcę nakładać pędzlem, a na drugą stronę gąbeczką. Krem ma dawać lekkie krycie. Ja dzisiaj mam mały problem. Dawno się już to nie zdarzyło, ale moja skóra się bardzo podrażniła. Użyłam wczoraj nowego filtra. Wydawało mi się, że ten filtr, czyli ma dosyć dobry skład i mnóstwo takich fajnych składników odżywczych i przede wszystkim aloes, bo to jest ta linia z aloesem. Ale już jak wieczorem zmywałam makijaż, to okazało się, że moja twarz była taka dosyć podrażniona i że mam tutaj parę wyprysków właśnie, z którymi ten krem będzie musiał sobie poradzić albo i nie. A dodatkowo dzisiaj jest bardzo gorąco, właściwie może nawet bardziej parno niż gorąco, bo niby nie ma słońca, ale jest, no jest taka duchota i czuć, że jest duża wilgotność w powietrzu, wobec czego po prostu czuję, że moja twarz się poci, więc no zobaczymy, jak ten krem sobie poradzi. Ja sobie jakoś upnę włosy i zaraz do Was wracam. Tak wyglądają te kolory. Trochę to jest dziwne, chociaż inaczej się trochę prezentują teraz na mojej lekko opalonej ręce. To jest kolor dla jasnej karnacji, to jest kolor dla średniej karnacji. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o sam odcień, to nie jest on jakoś ciemniejszy. Widzę, że różnią się pod tonem. Ten jest jak... tak jakby był bardziej, bardziej taki różowo-szarawy, a ten bardziej ciepły. To strasznie dziwne. Zobaczcie, chyba trochę się utleniły te kolory, bo ja sobie nałożyłam je również tutaj na twarz. No nie no, tutaj może trochę widać, ale strasznie się utleniły. To jest ten jasny kolor. Tak, zobaczcie. To jest ten jasny kolor tutaj.
i utleniony jasny kolor. A to jest ten ciemny kolor i tutaj utleniony ciemny kolor. No, ciemny kolor chyba odpada, ale ten jasny też mi się wydaje dosyć ciemny. Zobaczcie, widać tutaj, jak on się utlenia. Nie wiem, czy zobaczycie. No dobra, ale jak tak sobie nałożyłam na rękę, to mi się wydawało, że taka w miarę lekka ta konsystencja. I zapach ma taki delikatnie perfumowany. Trochę mi to idzie w stronę perfum, ale w stronę kosmetyków Bielendy. Taki słodki ten zapach, ale no chyba nie jest zły. Dobrze, więc skoro tak, to ja nałożę tą jaśniejszą wersję. Jak na krem BB, to się konsystencja wydaje naprawdę lekka. Słuchajcie, ja i tak nałożyłam filtr, mimo że tutaj jest 30. Dlatego, że raz, że 30 to dla mnie trochę za mało, a dwa, że producent niby na początku zaleca go nakładać cienką warstwą, więc a filtr raczej powinniśmy nakładać grubą warstwą. Też potem ewentualnie można sobie podobno dołożyć, jeśli chcemy większe krycie. Zobaczmy. Mam wrażenie, że gąbeczka go niemal całkowicie zjadła. Widać moje naczynka. Trochę są przykryte. Ale na skórze jest całkowicie niewidoczny. W ogóle delikatnie może wyrównał koloryt, ale w ogóle nie widać, jakbym miał jakikolwiek kosmetyk na twarzy. Jeszcze na czoło go sobie nałożę z tej strony. Widać, że kolor jest delikatnie ciemniejszy od mojego naturalnego koloru, ale powiem Wam szczerze, że w sumie wygląda dobrze. Może jest delikatnie za ciemne w stosunku do szyi. Ale nie jakoś strasznie, chociaż jak ktoś ma bardzo jasną karnację, to może mieć problem. Zobaczymy jeszcze później, może sobie dołożę drugą warstwę, ale na razie prezentuje się tak. Kurczę, wiecie co? On mi się chyba zważył z moim filtrem. No jestem w szoku, bo mi się to jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło, żeby ten filtr Skin 79 mi się zważył z jakimkolwiek podkładem. No na nosie wygląda to okropnie. Tak jakby zastygł. Tak, on tak jakby zastygł w niektórych miejscach. Powchodzi mi, takie kropeczki mi się porobiły tutaj na nosie, które mi powchodził. Dobra, na razie go nie przeciągałam na szyję. Chociaż może trochę powinnam. Ale tak jak widzicie, tak on tak trochę zastyga, bo widzę nawet te miejsca tutaj, gdzie go nałożyłam przed chwilą, że one tutaj zastygły. Ale widzicie, cera jest rozświetlona. Nawet nie wiem, czy na lato to nie będzie za dużo rozświetlenia. Ja go zaraz oczywiście przypudruję. Czuć takie nawilżenie. Wiecie co, on ogólnie w konsystencji jak na krem BB, w porównaniu do koreańskich kremów BB, to on jest taki dosyć lekki. Ale jednak... Dlaczego mam tutaj takie czerwone placki teraz? Słuchajcie, ja już nie wiem, czy to na mojej skórze teraz takie zostało po tym kosmetyku. To jest reakcja mojej skóry. No zobaczcie. No nie wiem. W każdym razie zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. Dosłownie w tych miejscach, gdzie sobie palcami nakładałam, on jest tutaj. Tutaj widzę zaczerwienienia takie. To jest dziwne. Raczej w tym miejscu podrażnionej twarzy nie mam. Ale tak, wyrównał lekko koloryt. Kosmetyków w ogóle nie widać na twarzy. No ja rozmazałam już to, co się tutaj jakby zastygło, czy się... Nie wiem, co tutaj się w ogóle zadziało. Widzę, że kolor jest trochę za ciemny, bo on się utlenił. Więc no, trzeba go dobrze sobie wpracować w skórę i rozmazać. Tak jak mówię, on tak jakby lekko
No właśnie, tak lekko zastygał. Jeszcze nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale krycie ma, słuchajcie, dosyć słabe. Tak jak widzicie, bardzo lekko wyrównał kolory skóry, ale to może właśnie o to chodzi z tym kryciem. Dołożę sobie go jeszcze w kilka miejsc, zrobię to już chyba gąbeczką. Nie zakryje mi tych moich zaczerwienień niestety. Dołożyłam sobie trochę korektora. Mam wrażenie, że tutaj w kamerze ta twarz wygląda ładnie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało przy edycji. Ale tak, dołożyłam sobie trochę korektora pod oczami. Staram się tego nie robić za dużo, bo niezbyt duże krycie jakby ma ten krem. Nie chciałabym takiej, wiecie, jakbym użyła mocny korektor, to by się to bardzo odcinało. Odcinałby się ten korektor. Chciałam go sobie dołożyć też tutaj trochę na nozdrzach, ale widzę, że ten... że trochę mi się znowu zważył ten korektor jakby na tym kremie, a to jest korektor z Catrice, który właściwie mi się nie waży, także to jest trochę dziwne, no coś tutaj się musiało niedobrego zadziać pomiędzy tym moim filtrem, albo między tym kremem, ale no tak jak mówię, nigdy wcześniej ten filtr nie zważył mi się z żadnym innym podkładem. Ja sobie teraz chwilę celowo odczekałam z przypudrowaniem, dlatego że chciałam zobaczyć, czy ten krem trochę się wchłonie i takie mam wrażenie, że troszkę się wchłonął, ale tak, na pewno nie przykrył porów. To na pewno, tutaj miał delikatnie wygładzać te pory. No pory absolutnie nie są wygładzone, mam wrażenie, że no ta twarz się trochę świeci, tak jak widzicie. No, że bo też trochę inaczej to wygląda. No nie jest może złe to świecenie, ale obawiam się, że za parę godzin... Ja generalnie lubię świecenie i w ogóle, czy świecenie, lubię blask na twarzy, ale w taki zdrowy sposób i mam wrażenie, że za kilka godzin to świecenie może się tak w niedobrą stronę pójść. Także ja sobie trochę przypudruję ten krem. Martwi mnie tylko ten mój czerwony nos. Nie lubię chodzić z czerwonym nosem. A, jeszcze zobaczcie, jeszcze te ślady mi tutaj zostały cały czas, a minęło już, nie wiem, z 10 minut. Także nie wiem, o co tutaj chodzi z tymi śladami. Wiecie, to nie są, próbowałam to zetrzeć, to nie są ślady po samym kosmetyku tym utlenionym, że się tak wżarł w skórę, tylko to po prostu moja skóra tak zareagowała na ten kosmetyk. No dobrze, przypudrowałam sobie już ten krem. No wygląda trochę lepiej taki przypudrowany. Meteoryty teraz też pomagają jakby w delikatnym wygładzeniu. No i teraz powiedzmy, wygląda ok, poszłabym tak do ludzi, aczkolwiek no nie zasłonięte mam niedoskonałości na twarzy. Nie używałam korektora więcej niż tutaj na te skrzydełka nosa i pod oczy i nie będę tego robiła, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo gorąco. No i też sobie zdaję sprawę, że ten krem ma... no utrudnione trochę zadanie. No aczkolwiek jeśli chciałobyśmy go używać w lato, no to w zasadzie upały są prawie że cały czas, więc no to dobrze jest sprawdzić, prawda, w takich warunkach. No dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja chyba jeszcze nałożę bronzer, żebyśmy wiedziały, czy zrobią nam się placki, ale trochę się boję, szczerze powiem. Wezmę sobie bronzer, o którym przypomniała mi Dorotka z kanału Dorcia. Mój ulubieniec, jeden z moich ulubieńców, ulubionych bronzerów, to jest, komu jest oczywiście w opłakanym stanie, Golden Rose Mineral Terracotta Powder w kolorze 04. To jest taki, ma przede wszystkim piękny odcień i jest rozświetlający. Ten odcień troszeczkę się zmienia na skórze, przynajmniej u mnie. Mam wrażenie, że wszystkie bronzery jakoś tak ocieplają się na tej mojej skórze. Dobra, wystarczy tego bronzera, ja nie będę przebrązowała sobie całej twarzy. Ja dzisiaj zresztą nie ruszam się z domu, więc nie potrzebuję takiego pełnego makijażu. Bronzer rozkładał się normalnie, tak jak na innych podkładach. Trzeba tylko pamiętajcie, że oczywiście on był przypudrowany. No dobra, słuchajcie, jest godzina. Jest godzina 13. Za kilka godzin spotkamy się. Pamiętajcie też, że producent tutaj nie mówił, że on ma być jakiś długotrwały ten krem BB. Po prostu miał być to lekki krem upiększający. Także żadnej długotrwałości, jakiejś strasznej po nim bym nie oczekiwała. A nawet powiem szczerze, że się boję, bo naprawdę jest gorąco.
No szkoda tylko, że on trochę tych porów nie ukrył, bo widzę te pory. Zobaczymy się za jakiś czas. W podsumowaniu. Pa, pa. Hej. Wracam do Was po prawie 8 godzinach. Już nagrywam to na zewnątrz, bo nie chce mi się lamp wynosić w domu. Zaczął padać deszcz. Dzisiaj było bardzo gorąco, bardzo duszno i parno. I po prostu czuję się spocona, czuję, że moja twarz jest spocona, czuję się źle. Myślę, że ten krem miał dzisiaj ciężko z tymi warunkami atmosferycznymi. Tak jak widzicie, świecę się bardzo. Po prostu mam ochotę już zmyć ten makijaż z twarzy. Mam wrażenie, że mam taką spoconą twarz, właściwie tak jakbym praktycznie nie miała makijażu na tej twarzy. Nawet jak się z bliska przyjrzę, tego nie widać. Właśnie nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus, bo moja skóra nie wygląda zbyt świeżo, ale też od początku nie do końca świeżo wyglądała, tak jak widziałyście. Nie mogę po prostu patrzeć na moje pory. Plus jest taki, że nie zważył mi się nigdzie, absolutnie nie mogę powiedzieć, że mi się zważył. Natomiast patrzyłam z ciekawości na wizażu opinii innych dziewczyn na temat tego kremu i miały podobne wrażenia co ja, czyli problemy z nakładaniem. Nie wiem, czy on się nie zgrał z moim filtrem, czy po prostu on, no nie wiem, on tak ma, że nakłada się takimi plackami, ciężko go jest trochę rozetrzeć i na nim kosmetyki trochę się ciężko rozprowadzają, tak jak ten korektor tutaj. Teraz już mi się to wszystko wtopiło, słuchajcie, i tego tak nie widać, także to jest plus. Myślę, że ten krem może się nie sprawdzić na cerach przytłuszczających się i tłustych i na lato. Myślę, że może być ciężko, on jest taki trochę zbyt nawilżający, rozświetlający. Tak jak widziałyście, ciężko jest trochę przygasić to rozświetlenie jego. Także no nie wiem, no może wypróbuję jeszcze go drugi raz, bo pamiętajcie, że to jest moje pierwsze wrażenie, ale też pamiętajcie, że niekoniecznie on się tak zachowa u Was, po prostu on się tak zachował na mojej cerze. Myślę, że dam sobie spokój, nie będę go kupowała, dobrze, że mam te próbki. Albo ewentualnie może rzeczywiście lepiej by się sprawdził na zimę, no tylko że znowu tutaj krycie mam słabe, te placki, które tutaj miałam, już mi zniknęły. Nie wiem, dlaczego moja skóra tak zareagowała, nigdy tego właściwie nie robi. No i tyle. Tak jak widzicie, wyciągnijcie sobie same wnioski. Nie jest dobrze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Buźka!